Together we are strong, we Kashubs and the Polish here in this country and beyond. Just imagine what it must have been like for the first Kashub immigrants in 1858. But you know what they had? They had faith, they had family, and they had freedom. And those were the most important things to the original Kashub settlers. This is a monument to those early settlers and the generations that have followed them. This is a monument to their character, to their hard work, and to their dedication. Here today, I would like to congratulate the Ontarian Kashubs. Congratulate the 150th anniversary, 150 years here in Canada, in Ontario. And I would like to congratulate them that for so many years, so many generations, they were able to keep their culture, preserve their language, and look at the achievements here. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, co zrobili Kanadyjczycy, a szczególnie Kaszubi kanadyjscy. Szczególnie podziwiamy tych wszystkich, którzy dzisiaj trwają przy kaszubskiej kulturze, przy kaszubskim języku. I dziękujemy tym wszystkim, którzy odrodzili kaszubską tradycję tu w Kanadzie, na Kaszubach. Chciałem w tej chwili podziękować szczególnie tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że możemy się spotykać na Kaszubach kanadyjskich, którzy doprowadzili do otwarcia tego skansenu, którzy prowadzą badania naukowe nad osadnictwem kaszubskim w Kanadzie, którzy trzymają się tradycji kaszubskiej, którzy tworzą radio kaszubskie, którzy pamiętają o swoich kaszubskich korzeniach. I chcemy, aby Kaszubi w Kanadzie pamiętali o swoich kaszubskich korzeniach, ale byli najaktywniejszymi obywatelami Kanady. Przez te 150 lat wa pojkyza w siatciem tu w Kanadze, jak trzeba dbać o swoją kulturę. Dla nas na Kaszubach dzisę to jest przykład, jak my powinny robić, jak my powinny postępować. And this farmhouse is a beautiful showcase of our cultural heritage. It offers a glimpse into the early homes of Canada's Polish Kashubian families, pioneers, our proud inheritance. This home that we have restored here in our park will be the place where we will preserve and pass on our culture.